Cześć, ja nazywam się Magda Fritz, a to są Rozmowy o seksie. Podcast, w którym odkrywamy, czym jest szeroko rozumiana seksualność, ale też jak ją rozwijać i o nią dbać, zarówno w łóżku, jak i poza nim. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania rozmowy z Pauliną Kołaczek, która jest projektantką, graficzką i właścicielką marki Girls Watch Porn. W rozmowie Paulina m.in. zdradza, jak powstał pomysł na stworzenie marki, co jeszcze kryje się pod hasłem Girls Watch Porn i czy na swojej drodze tworzenia marki związanej z seksualnością napotkała jakieś trudności. Rozmawiamy również o tym, czym jest dobra etyczna pornografia, gdzie jej szukać oraz jaką pornografię oglądają kobiety. Ale też o podwójnych standardach i zmianach, które obserwujemy w ostatnich latach w związku z seksualnością kobiet. Udało mi się też namówić moją rozmówczynię, żeby zdradziła nam swoje top 3 wśród gadżetów erotycznych oraz dlaczego uważa, że gadżety są ważnym elementem życia seksualnego. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęci Was do otwartej rozmowy na temat seksualności i zapraszam serdecznie do słuchania. Ze mną dzisiaj Paulina Kołaczek. Cześć, Paulina. Cześć. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na naszą rozmowę. I zacznę od takiego pytania, które pewnie często słyszysz, bo też sama je pewnie zadajesz, ale czy dziewczyny oglądają porno? To też podziękuję za zaproszenie i zgodzę się z tym, że to pytanie słyszę chyba najczęściej i myślę, że jeżeli bym powiedziała, że odpowiadałam na nie 100 razy, to nie przesadzę. To odpowiesz jeszcze 101? Tak, no i tak, dziewczyny oglądają porno i od kilku lat potwierdzamy to na mojej stronie internetowej poprzez markę Girls Watch Porn właśnie. Okej, okay, to jak to już mamy załatwione, ale jeszcze rozwiniemy na pewno ten temat, to powiedz mi, jak w ogóle powstał pomysł na markę Girls Watch Porn, od czego to się zaczęło, jaka jest w ogóle idea, która stoi za tym, co robisz? Jasne. No to Girls Watch Porn tak naprawdę istnieje już od chyba ponad 10 lat, ponieważ zaczęło się od bloga o tej samej nazwie, który stworzyłyśmy razem z moją przyjaciółką. Co prawda to ona głównie się nim zajmowała na początku, bo ona pisała tego bloga. Pomysł na tego bloga powstał przy takim zwykłym spotkaniu wieczornym przy drinku. Rozmawiałyśmy wtedy o tym, że nie każda kobieta marzy o seksie w płatkach róż i nie zawsze to wygląda tak romantycznie, jak jest pokazane w amerykańskich filmach i że właśnie wcale my tego nie pragniemy, tak jak jest to pokazane. I ta nasza rozmowa zakończyła się takim właśnie zdaniem, że przecież dziewczyny też oglądają porno. I ja wtedy powiedziałam, że po angielsku to w ogóle będzie super nazwa, i że może powinnyśmy o tym pisać. Ona bardzo fajnie pisała, więc od razu podłapała ten temat. Ja stworzyłam wtedy logo, które jest do tej pory takie samo. I tak przez kilka lat ona tam opisywała nasze różne przygody, jakby łamała stereotypy na temat seksualności i pragnień kobiet. I ten blog naprawdę był taki poczytny. Z tym, że po pewnym czasie ona zajęła się innymi sprawami, dosłownie mówiąc, zaszła w ciążę i postanowiła pisać innego vloga, bardziej takiego parentingowego. No a że mnie gdzieś to tam bolało, że to jest takie porzucone, to po prostu zapytałam się, czy mogę to przejąć. Więc przejęłam to w całości i stworzyłam z tego markę, głównie dlatego, że zawsze marzyłam o swojej marce odzieżowej i w tamtym czasie miałam inną markę odzieżową i też pomyślałam, że to będzie fajne pod hasła na t-shirty. Ja wtedy zajmowałam się właśnie głównie produkcją t-shirtów i spróbowałam popchnąć to w tą stronę. I tak dosłownie to w 2017 roku stworzyłam z tego taką markę. Bo wcześniej jeszcze miałyśmy epizod z YouTube'em, gdzie nagrywałyśmy na te same tematy wideo. Teraz w większości są ukryte.
Czyli treści były podobne jak na blogu, tak? Tylko tak, były w formie wideo. Dokładnie. Tam pierwszy odcinek właśnie, który jest akurat widoczny, porusza ten temat, czy dziewczyny oglądają porno i jakie porno oglądają dziewczyny. Później ten YouTube też został zawieszony i ja też bardzo szybko zobaczyłam, że Girls Watch Porn jako sama marka, czyli jako sprzedaż tylko t-shirtów, nie jest już tak popularny jak blog. Więc po pewnym czasie zaczęłam wracać też do tej formuły blogowej. Dlatego teraz jest poza stroną internetową, gdzie ja sprzedaję swoje projekty, jest też ta część blogowa, gdzie są wywiady z dziewczynami, gdzie są teksty Kittities o właśnie branży dla dorosłych. Także teraz właśnie staram się łączyć tą swoją pasję i zawód w sumie projektantki z tą ideologią bloga, która była na początku. Okej, to gdybyśmy się na chwilkę jeszcze zatrzymały właśnie przy tej ideologii, bo rozumiem, że ten pomysł w ogóle powstał. Podejrzewam, że jak dużo pomysłów w takiej bardzo luźnej atmosferze przyjacielskiej, czy gdzieś tam tak zupełnie w takich kuluarach. I że to wyszło z takiej rozmowy przyjaciółek, tak, że dziewczyny też oglądają porno, że to, jak zazwyczaj jest to rozumiane, czego, nie wiem, kobiety, dziewczyny pragną, wcale nie musi być tym, jak jest w rzeczywistości. I zastanawiam się, jaki był na samym początku też odbiór waszego bloga, no bo tak jak powiedziałaś, to było jakiś czas temu, tak? 10 lat temu. No teraz już jakby to hasło tak bardzo nie szokuje, chociaż wciąż szokuje, ale te 10 lat temu to naprawdę bardzo mało kobiet poruszało takie tematy. I no odbiór był w sumie pozytywny, ale my wtedy trafiałyśmy głównie do mężczyzn. A to ciekawe. Oni byli głównie zainteresowani tym blogiem. Nawet po statystykach było widać, że większość odbiorców to są mężczyźni, chyba 80%. U mnie w tej chwili to jest zupełnie odwrotnie. A, czyli się zmieniło. Tak, teraz mężczyzn jakby na Instagramie, według statystyk Instagrama jest 10%. Ci, którzy tam... To i tak więcej niż u mnie. U mnie jest tak? 7% mężczyzn, tak. Nie, to gdzieś tam zostali. Są nawet ci dawni fani, ale naprawdę wtedy ten odbiór był pozytywny. Jakby teraz widzę coś innego. Nie będę tutaj już spekulować dlaczego, ale jakby... Możemy. Wtedy to dla mężczyzn było okej, a teraz jeżeli się pojawia gdzieś jakaś krytyka, to właśnie ze strony mężczyzn i zauważyłam to właśnie na YouTubie, gdzie też tam teraz próbuję wrócić, a wtedy jakby może przez to, że to nie było wprost nazwane feminizmem, jakąś walką o równość, o walkę z podwójnymi standardami, to może dlatego było okej. A w momencie, jak to jest nazwane po imieniu, jakby ja teraz bardzo często to podkreślam, że to porn, to jakby nie chodzi o samą pornografię, a bardziej o tą taką prowokację do dyskusji o tych podwójnych standardach, to może teraz to się częściej spotyka nawet z jakąś krytyką ze strony mężczyzn. A wtedy zupełnie nie. To było takie ciekawe, myślę, że dla tych odbiorców, że o, to są dziewczyny, które tak otwarcie mówią o tej swojej seksualności i że to jest fajne. Jakby teraz też nie jest tak, że spotykam się tylko z krytyką. Jakby bardzo często nawet nie w internecie, ale w realnym życiu rozmawiam z mężczyznami na ten temat, gdzieś tam spotkanymi nawet w barze. I jak im wytłumaczę, o co chodzi, to mówią, że jest okej. Że to rozumieją i że tak powinno być. Okej, czyli że jak wejdzie się głębiej w te rozmowy, to że łatwiej jest im to zrozumieć? Tak, tak, tak. Są w stanie przełknąć to, że oglądasz porno i to jest fajne. I jakby od tego można zacząć dyskusję na inne tematy. No właśnie, a te inne tematy, twoim zdaniem, jak wspomniałaś o tych podwójnych standardach, to czego one jeszcze dotyczą, jak myślisz? Ja wiem, że to jest bardzo szeroki temat, tak? Ale tak pod kątem też tego twojej działalności, to co obserwujesz może bardziej. Jezu, no te podwójne standardy są wszędzie pod kątem mojej działalności. Może właśnie byśmy tak bardziej się okroiły do tej seksualności, tak? No masturbacja na pewno. Ja też właśnie chciałabym, żeby to Girls Watch Porn właśnie głównie skupiało się na pozytywnym podejściu do seksualności,
i dlatego też gdzieś tam recenzuję gadżety erotyczne, mówię o tym, że każdy powinien mieć swój gadżet erotyczny, że właśnie nie ma nic w tym złego, masturbować się i czerpać z tego przyjemność, jak jesteś kobietą. Czy też nie ma nic w tym złego, jeżeli chcemy uprawiać przygodny seks, że kobiety tak samo mogą to robić jak mężczyźni, gdzie tu też mamy te podwójne standardy, że jeżeli robi to mężczyzna, to jest okej, natomiast jeżeli robi to kobieta, to już nie jest tak mile widziane. Już pojawiają się jakieś wyzwiska w stronę takiej kobiety, często niefajne. Także no, o tym wszystkim na pewno chcemy mówić na Girls Watch Porn. Jasne, no zdecydowanie niestety, ale nadal te podwójne standardy są. I tak jak powiedziałaś, no ktoś, kto uprawia przygodny seks i jest mężczyzną, no to będzie wręcz tutaj, koledzy będą mu dopingować, tak? Przez kobiety też w jakiś sposób będzie postrzegany jako ten atrakcyjny, a w przypadku, kiedy to dotyczy kobiety, to już jest zupełnie inne postrzeganie. I tak jak mówisz, że z dużą łatwością przychodzi ta ocena tej kobiety. Jak wspomniałaś o tym, że teraz obserwujesz coś takiego, że zaczęły się jakieś takie komentarze, czy że bardziej ze strony mężczyzn, takie nieprzychylne, na przykład pod twoimi filmikami, to czego one dotyczą? No właśnie, głównie te komentarze dotyczą się tego samego, że no, skoro otwarcie o tym mówimy, to dlaczego się dziwimy na przykład, że takie komentarze się pojawiają? Że na przykład, no, jeżeli mówisz otwarcie o seksualności, to znaczy, że każdy może do ciebie podejść i zapytać cię o twoje preferencje. A to jakby nie na tym polega. Jasne, czyli że w ogóle nie ma trzymania tych granic, tak? Tak, tak. Wtedy im się wydaje, że mogą od razu, wiesz, wysłać zdjęcie penisa, że na pewno jestem napalona na każdego mężczyznę, że no skoro oglądasz porno, o, albo najczęstszy tekst, jaki się pojawiał, musisz być nieźle zboczona, jak oglądasz porno. Aha. Tak, więc no, ale to nawet nie jest jakiś hejt, tylko no, to są po prostu obleśne teksty, które się pojawiają gdzieś tam w wiadomościach czy w komentarzach. Ale ja się z tym też spotykam, bo jakoś, no myślę, że w ogóle mogą się spotykać, nie wiem tego, bo nie pytałam też wszystkich, ale że myślę sobie, i może warto o tym powiedzieć, że mogą się z tym spotykać wszystkie osoby, czy przede wszystkim kobiety, które zajmują się w jakiś sposób i poruszają tematy seksualności w sieci. Tak, tak, ja to zauważam właśnie u dziewczyn, z którymi współpracuję. Jakby nawet jeżeli nie ma tak dużo tego u mnie, to na przykład jest tego masa u Kitty Tees, z którą współpracuję, którą znam osobiście, bo jesteśmy koleżankami. I ja się dziwię, że ona w ogóle to znosi wszystko, bo to, ile u niej się w ogóle pojawia takich obleśnych wiadomości, no to w ogóle przerasta moje pojęcie. I właśnie przez to, jaki ma zawód. I mimo, że edukuję na swoim profilu, to i tak pojawiają się te wiadomości. No i też podkreślmy, że nie wszyscy mężczyźni, prawda? Ale absolutnie, tak? Nie chodzi tutaj o jakąś generalizację, ale że jest gdzieś tam taki problem związany z tym, że jeżeli ktoś zajmuje się tematyką seksualności w jakikolwiek sposób, to że często jest tak, że inne osoby zakładają, że to w takim razie ta osoba chce takiego kontaktu. Nie muszą się pytać o zdanie, nie muszą się pytać o zgodę, tylko od razu jest takie założenie, aha, to jest ta osoba, do której ja mogę, nie wiem, wysłać jakieś zdjęcie, to jest ta osoba, która ze mną porozmawia o seksie, tak? Tak jest na przykład w przypadku mnie. No a jednak to w taki sposób nie działa, tak? I że ta nasza praca związana z edukacją seksualną, czy jakąś próbą przekazania, tak, jakiejś idei, no nie na tym polega, że my teraz jesteśmy chętni do tego, żeby rozmawiać ze wszystkimi o seksie, bez trzymania żadnych granic, czy żeby ktoś przekraczał te nasze granice. No, dokładnie, dokładnie. To skoro jesteśmy trochę jeszcze przy takich trudnościach, to zastanawiam się, no bo tak sobie myślę, nie wiem jak było te 10 lat temu, bo powiedziałaś, że wtedy jeszcze bardziej szokował ten napis i że nadal szokuje, ale tak.
Wyobrażam sobie, że posiadanie marki związanej właśnie z seksem, seksualnością w Polsce może nie należeć do najłatwiejszych. I pytanie, czy ty w ogóle miałaś jakieś trudności z tym związane, albo czy nadal masz? Takich trudności z prowadzeniem samej działalności raczej nie mam. Może na początku, jak zmieniłam to w markę, bo powiedzmy, że jak był ten blog, to ten odbiór był taki w miarę pozytywny i okej, jakby w momencie, jak to się pojawiło na t-shirtach, to jedynie takie komentarze, że promujemy pornografię, a pornografia jest zła. Czy ty się z tym zgadzasz? No, oczywiście, że nie. Ani nie zgadzam się z tym, że promujemy pornografię, ani z tym, że pornografia jest zła. Nie każda jest zła. Więc to, ale to nie jest jakaś trudność z prowadzeniem działalności. Bardziej techniczne takie rzeczy już związane z Facebookiem czy Instagramem, gdzie tam porn, słówko nie może się pojawiać. Dlatego no, obeszłam to w ten sposób, że nie ma tego słówka nigdzie, tylko jest GWP. Bo tak to miałam blokowane reklamy, jakby automatycznie mogłam wrzucić t-shirt, na którym był napis Friday, bo mieliśmy takie bluzy, a i tak nie mogłam tego promować ze względu na no właśnie produkty kierowane dla dorosłych. I to się wiązało z tym porn, które było w nazwie. Więc ja to wszędzie pousuwałam. Więc no takie techniczne trudności, no to w miarę sobie poradziłam szybko. A poza tym, no jakby ja uważam, że teraz jest trochę moda też na to, aby mówić o kobiecej seksualności przede wszystkim. Więc teraz już jest łatwiej, ale wcześniej to, jeżeli chciałam się gdzieś promować, to niektórzy mieli z tym problem. Jakby obawiali się tej kontrowersji właśnie przez to porn. Bardzo mało osób w ogóle chciało wejść w to głębiej, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej całej idei. Że to niekoniecznie chodzi o porno i żeby na siłę szokować, tylko raczej właśnie... Też dlatego w tych wywiadach, które przeprowadzam z dziewczynami, z którymi współpracuję, pytam o to, co dla nich znaczy Girls Watch Porn. Że niekoniecznie oglądanie porno i też, że nie wszystkie one oglądają porno, te dziewczyny, z którymi współpracuję, a mimo to założą t-shirt z tym napisem, bo on ma wyrażać coś więcej. Więc jakiś czas temu faktycznie, jak zaczynałam z marką, w sensie jak wychodziłam z ubraniami Girls Watch Porn, to jakieś problemy właśnie z wystawianiem się gdzieś na targach, to rzeczywiście się pojawiały. Ale to były pojedyncze przypadki. Jakby teraz już jest łatwiej, bo teraz jest tego więcej. Jakby myślę, że od czasu książki Ani Rubik jest łatwiej. Jakby coraz więcej osób rzeczywiście i uważa, że edukacja seksualna jest potrzebna i że to mówienie o kobiecej seksualności, o tym, że też mamy swoje potrzeby, że nie ma nic w tym złego i że należy o tym mówić. Więc jakby no teraz, nie chcę tego nazywać modą, ale jakby cieszę się, że w tą stronę to poszło, bo jest znacznie łatwiej i jest masa w ogóle różnych blogów i innych działalności, które robią to super. No właśnie, bo też chciałam się ciebie zapytać, bo być może przez, nie wiem, pracę ze swoimi klientkami, czy właśnie poprzez bloga, czy obserwujesz no, jakieś zmiany, tak? Jeżeli masz to doświadczenie na przestrzeni tych 10 lat, to czy obserwujesz właśnie zmiany też w kobietach? Trochę to widać po tych statystykach, o których powiedziałaś, tak? Ale czy obserwujesz właśnie te zmiany związane z tym, że kobiety jednak więcej rozmawiają o seksie albo też więcej zajmują się swoimi potrzebami w kontekście seksualności? Tak, i w szczególności młode kobiety. Wydaje mi się, że właśnie to pokolenie Z już jest zupełnie inne i bardziej otwarte. I jeżeli do mnie piszą osoby, to są to młode osoby i bardzo otwarcie i odważnie pytają na przykład nie o polecenie gadżetu erotycznego, bo jeżeli są to właśnie wiadomości do mnie związane z seksualnością, to najczęściej o gadżety erotyczne, przez to, że ja je recenzuję i jakby widzę, że nie ma w nich żadnego wstydu. Piszą z normalnych swoich prywatnych profili, gdzie wrzucają swoje zdjęcia, czy też nawet właśnie rzeczy związane z tą seksualnością. I to jest super. Myślę, że młodych siła i że będzie coraz lepiej. I mimo, że tej edukacji seksualnej w Polsce jeszcze nie ma takiej super, to przez to, że
są edukatorki seksualne na Instagramie, gdzieś tam w internecie, czy seksuolożki, seksuolodzy, to wiedzą, skąd tą wiedzę czerpać. Jakby młodzi ludzie wiedzą, że mogą w internecie znaleźć rzetelną wiedzę na temat swojej seksualności i naprawdę z niej korzystają. I to jest super. No ja też coś takiego obserwuję, to jest ciekawe, o czym powiedziałeś, że piszą właśnie osoby tam podpisane imieniem i nazwiskiem i często jest tak, że ja zawsze pytam, czy na przykład mogę udostępnić ich odpowiedź, ale anonimowo. I coraz częściej się spotykam z tym, że te osoby mówią, możesz, ale nie musisz anonimowo, jest okej, tak, tak jakby. Tak. No, czyli że jest ten zwrot taki i że głównie to obserwujesz u tych młodych osób. Tak, i też właśnie większość moich klientek to są młode osoby. Nie tylko, ale w większości, tak. I ja też uważam, że założenie takiego t-shirtu z napisem Girls Watch Porn to jest w pewien sposób odwaga, bo widzę, jakiś że... Jakiś manifest też może tak, być. Tak, to jest hasło manifest i wrzucając zdjęcie właśnie w tym t-shircie muszą być przygotowane na jakąś dyskusję, bo może się pojawić komentarz. Mogą to być tylko jakieś... heheszki. Oczywiście pojawia się masa pozytywnych komentarzy, ale zdarza się, że pod tymi zdjęciami pojawia się jakiś komentarz, który już nie jest taki przychylny i wiem, że one są tego świadome i chętnie dyskutują też na ten temat. To jest super. A zdarzyło ci się, żeby ktoś właśnie skomentował jakiś element twojego ubioru tak poza siecią, czyli gdzieś na żywo? Ale chodzi ci ogólnie o jakiś... Nie, chodzi mi o markę, to znaczy o napis, markę? Tak. Wiesz co, naprawdę nie spotykam się z negatywnym odbiorem na żywo. Jakby zawsze hejt się pojawia częściej w internecie. W sensie, no głównie się pojawia w internecie. Tak jak mówiłam wcześniej, że jeżeli rozmawiam gdzieś tam z osobami poznanymi na żywo, gdzieś w pubie o swojej działalności, to ta dyskusja jest dużo łatwiejsza, dużo łatwiej mi... przekonać te osoby do swoich jakichś tam poglądów niż w internecie. I tak samo, jeżeli chodzi o te ubrania, które noszę swoje na zewnątrz, na żywo się nie spotykam z krytyką, bardziej z pozytywnymi komentarzami. Często widziałam, że właśnie kobiety się uśmiechają na widok tego hasła. A za granicą to w ogóle robi szał. Aha. O ile jakby w Polsce to są może jakieś tam uśmiechy, jakieś komentarze nie ma, ale jak gdzieś byłam za granicą właśnie w swojej bluzie, to bardzo często ktoś potrafi się zatrzymać i powiedzieć, że ale super. Ekstra. A czy zdarzyło się, żeby były jakieś negatywne komentarze w sieci, ale właśnie ze strony kobiet? Tak. I to tak jak mówiłam, jakby teraz coraz mniej, ale na początku tak i to głównie o to porn i o tą promocję pornografii i o to, że to jest złe. Ale wydaje mi się, że z czasem właśnie rozwijania tej części blogowej i właśnie tych tekstów, które pisze Kitty, edukując osoby, jak powinny w odpowiedzialny sposób konsumować pornografię, co wybierać, to się zmienia. Jakby coraz więcej osób rozumie to, że istnieje też etyczna pornografia, że za pornografię należy płacić, że to ma spełniać funkcję gadżetu erotycznego, że naprawdę te osoby, które występują w tych filmach, to niekoniecznie są do tego przymuszane, że same wybrały taki zawód i są szczęśliwe. I jakby wydaje mi się, że to myślenie też się zmienia, przez co tych komentarzy takich negatywnych, które były, już jest mniej albo... no, w ostatnim czasie praktycznie wcale. To się jakoś też pokrywa z moimi doświadczeniami, kiedy ja poruszałam temat właśnie pornografii u siebie na Instagramie i to, że sporo kobiet też pisało o tym, że no właśnie, że mają problem z pornografią, bo postrzegają to jako uprzedmiotowienie kobiet, jako to, że no właśnie, te filmy są w takich, a nie innych warunkach tworzone. I rozumiem, że to, o czym ty mówisz, czyli to, żeby wybierać to zgodne z zasadami tak jakiejś etyczności, czyli to, że wiemy, jakie jest źródło, że to musi być wtedy pornografia płatna, no bo jeżeli za nią nie płacimy, no to nie wiemy, skąd ona jest i czy tak naprawdę nie została skradziona albo nie została stworzona wbrew woli tych osób, tak? Czy coś jeszcze byś do tego dodała, jeżeli chodzi o właśnie takie zasady, te etyczne normy, jeżeli chodzi o porno? No przede wszystkim
szukać tego dobrego porno. Można znaleźć Dobra, listę to u nas nawet. zdefiniujmy, co to jest dobre porno? No na pewno takie, gdzie właśnie każda osoba, która wystąpiła w tym porno, dostała za to odpowiednie wynagrodzenie, nie została do tego przymuszona. No a poza tym dobre porno. No porno dobre to takie, które nas podnieca. I może nas podniecać i BDSM, i jakiś mega duży hardcore. I takie porno też może być nagrane etycznie. A może nas podniecać równie dobrze jakiś waniliowy seks pokazany na ekranie. Także... Bardzo subiektywne. Tak, najważniejsze to właśnie wiedzieć, skąd to porno pochodzi. I raczej nie korzystamy ze stron, gdzie jest to porno darmowe, czyli bo tam często mogą się znaleźć materiały albo gdzieś skradzione, albo nie mamy pewności co do uczciwości wszystkich produkcji, które się tam pojawiają. Jeżeli chodzi już o te strony typu PornTube, to też jest opisane na naszym blogu. Jakby Patrycja szerzej poruszała ten temat i tam też można, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to można tam sobie doczytać, dlaczego nie korzystać z tego. Okej, czyli odsyłamy też do źródła, tak? Do bloga, gdzie też opisywałyście tak, to. Tak. A czy myślisz, że jest jakaś różnica w tym, jakie porno wybierają kobiety, a jakie wybierają mężczyźni? Czy się zgadzasz z tym takim podziałem, tak? Że to jest porno dla kobiet, a to jest porno dla mężczyzn? Oczywiście nie zgadzam się z tym podziałem. Wiadomo, że gdzieś tam takie gatunki jak porno dla kobiet gdzieś się pojawiają właśnie, może i na tych stronach typu Tube, ale tak naprawdę ile kobiet, tyle gustów. To ja zawsze mówię, że to zapytać, jakie porno oglądają kobiety, tak samo jak zapytać, co jedzą kobiety. Wszystko, no. Część będzie lubiła to fit jedzenie i sałatki, a część pójdzie na steka. Dokładnie, więc tak? Tak samo jest z porno. I ja nawet przez to, że to pytanie też bardzo często się pojawia w moim życiu, jakie porno oglądają kobiety, to ja zrobiłam ankietę na naszej grupie, którą mamy na Facebooku też pod tą samą nazwą, Girls with Porn. No i tam ze statystyk wyszło, że na przykład bardzo często wybierany jest gangbang. Najwięcej procent miał gangbang, jeżeli chodzi o gatunki. Co było dla mnie ciekawe. Trochę mnie to zaskoczyło, chociaż może nie powinno, ale tak. No ale to rozumiem, też te wyniki pokazują, jak bardzo może być mylne wyobrażenie tego, co może być atrakcyjne dla kobiet, co może podniecać kobiety. Tak, i bardzo często słyszy się to, że oglądamy to, czego niekoniecznie chcemy przeżyć w życiu. No, chodzi dlatego... tutaj o jakiś świat fantazji, tak? A też tak. Niekoniecznie fantazje zawsze chcemy realizować i nie musimy tego robić. Tak, coś, co nie jest dla nas dostępne, może być dla nas bardziej podniecające, dlatego może chętnie obejrzymy ten gangbang, ale czy chciałybyśmy to przeżyć? No niekoniecznie, więc fajnie, że jest to porno i że ktoś jakby pokazuje, jak ta fantazja może wyglądać, a my możemy z tego korzystać właśnie w formie takiego gadżetu, czyli tylko się podniecić samym obrazem. Aha, no właśnie, bo to jest ważne to, o czym mówisz, że to może być po prostu takie narzędzie, taki gadżet, tak jak powiedziałaś, taki dodatek. No, to jest gadżet. Myślę, że mimo wszystko większość osób, które korzystają z pornografii, to w celu podniecenia się. I przeżycia być może czegoś nowego, czego by nie przeżyli, albo nie chcą też przeżywać, na przykład w relacji z drugą osobą, czy w seksie swoim. Dokładnie. No dobra, a skoro jesteśmy już przy gadżetach i tak jak wspomniałaś, że recenzujesz też gadżety, to jeżeli oczywiście się zgodzisz, to trochę cię tutaj podpytam. Jakie są twoje ulubione gadżety? Czy masz jakieś takie, jakbyśmy miały, nie wiem, takie top 5 wybrać, bo to jest też coś, co jakoś słuchaczy i osoby bardzo interesuje, więc ja wiem, że to jest bardzo subiektywne też, no bo wiadomo, że nie ma gadżetu, który będzie odpowiadał wszystkim, ale jakbyś się podzieliła swoją wiedzą, to byłoby super. Jasne. Mam top 3 gadżetów i nawet chciałam o tym zrobić film na YouTube, bo teraz wznawiając ten YouTube chciałabym przejść bardziej właśnie w stronę recenzji wideo gadżetów. O, super. I nawet myślałam o takim wideo moje top 3. Możemy zrobić jakiś taki preview? Możemy.
To, co ja zawsze polecam, to jest szklane dildo i to jest moje numer jeden. Coś w ogóle, czego nie podejrzewałam o to, że będzie moim ulubionym gadżetem. Kupiłam je, bo po prostu podobało mi się z wyglądu i stwierdziłam, że chcę to mieć w swojej kolekcji. No ale jak już miałam to, przetestowałam i okazało się, że to jest w ogóle mój numer jeden, bo trafia idealnie tam, gdzie ma trafić i to, że jest chłodna, ale w trakcie użytkowania się nagrzewa, jest dla mnie bardzo takie podniecające. Także tak, mój numer jeden to na pewno jest szklany dildo. Poza tym lubię klasyczną różdżkę. Mam jedną z marki Zalo, moją ulubioną. Bo też poza tym, że wygląda ładnie, to też fajnie się nią obsługuje. Podobają mi się przełączniki, które tam są takie bardzo poręczne. No i to jest taki w sumie najbardziej klasyczny gadżet jak dla mnie. No i też Różdżka. rozumiem, że też do Taki klasyczny wykorzystania masażer. w wielu wariantach, prawda? Tak. Poza tym jeszcze taki wibrator, który mówię, że jest w 100% pełny, to jest Królik z G-Vibe, bo to jest klasyczny wibrator typu Królik, który dodatkowo ma też wibracje w tych uszkach stymulujących łechtaczkę. I przez to, że właśnie i ma wibracje w tym głównym członie i w tych uszkach, Czyli ma tak jakby to dwa motorki, tak? ma trzy motorki, bo ma w Trzy. głównym, A. tak, i w każdym uszku ma też po motorku. I no, on jest jakby takim, on jest duży i dla mnie, jeżeli chodzi o rozmiar, jest trochę za duży, ale po odpowiednim przygotowaniu się naprawdę jest takim. No, mi przychodzi na myśl określenie pełny. Może dlatego, że idealnie wypełnia i jakby zaspokaja każdy czuły punkt w ciele. Przez to, że i te uszka wibrują, i środek wibruje, i jest przy tym wykonany z bardzo fajnego materiału, to tak, to też jest moim top 3. To dziękuję Ci bardzo za podzielenie się, bo to takie myślę sobie, bardzo zróżnicowane. Gdzieś jest to szklane, chociaż spotkałam się rzeczywiście z takimi opiniami i wiele osób obawia się tych szklanych gadżetów, bo obawiają się, że nie wiem, coś pęknie, coś się wydarzy. One na pewno nie pękną. To jest tak mocne szkło, w sensie to jest cały duży kawał szkła. Tam nie ma w środku powietrza, więc to nie ma w sumie jak pęknąć. Czyli, że jest zdecydowanie bezpieczne. Z tą różdżką, no to tak jak powiedziałam, że są różne warianty używania tej różdżki, tak? A z króliczkiem to Tak. właśnie ostatnio pisała do mnie jedna z dziewczyn, że rzeczywiście ma problem z dobraniem króliczka, bo no myślę, że to też jest związane z jakąś naszą anatomią, tak? I tego, Tak. jak wyglądają narządy, no bo wiadomo, że u niektórych łechtaczka może być trochę bliżej wejścia do pochwy, trochę wyżej i że trudno jest, może być też dobrać dla siebie, tak? Jakiś gadżet. Właśnie pewnie przez te uszka, bo one czasami były za krótkie. Jakby właśnie ten królik, którego mam z tego G-Vibe, on ma tak długie te uszka i przez to, że one wibrują, to wydaje mi się, że jest w stanie dopasować się mniej więcej do każdego. Okej, czyli ewentualnie dla osób, które gdzieś mają takie trudności z dobraniem sobie tego takiego wibratora typu króliczek, to że to byłby może Wydaje mi się, coś do spróbowania. że on jest super, bo ja też wcześniej miałam jakieś króliki i tak nie do końca, a ten spełnia swoje funkcje, które ma spełniać. Także super. Jeszcze, no, bardzo często dostaję pytania odnośnie Lelo Sony i to jest gadżet, który na punkcie którego oszalało wiele osób, może tak powiedzmy. I wiem z wiadomości, że bardzo często jest tym gadżetem, który jako pierwszy doprowadza do orgazmu w ogóle w życiu. Że osoby, które miały problem w ogóle z osiągnięciem orgazmu, to z Lelosona w ogóle nigdy nie ma tego problemu. Jakby to nie jest mój top 3 gadżet, ale jeżeli miałabym polecać jakby takim podstawową serię gadżetów, które miałabym sobie wybrać, że dobra, zostają mi tylko te, no to na pewno Lelosonę też bym zostawiła, Czyli więc na jakby bezludną te cztery. wyspę wzięłabyś Tak. Lelosona. Jeszcze dodamy tylko, że Lelosona to jest gadżet, który ma stymuluje No poprzez właśnie. tak, Boże, jak to powiedzieć, soniczne. Fale dźwiękowe. Tak. I dzięki temu no, pojawia się jakaś taka wibracja. Myślę, że to jest w ogóle takie niepowtarzalne doświadczenie. Tak, i to jest w ogóle wibrator łechtaczkowy. W sensie stymuluje łechtaczkę, ale bezdotykowo, czyli nie dotyka
tylko jakby tym dźwiękiem stymuluje. Okej, to dziękuję Ci bardzo za podzielenie się. Czy tak jak powiedziałaś, że starasz się przekazać, że każdy dobrze, żeby miał taki swój ulubiony gadżet erotyczny. Tak. Dlaczego myślisz, że to jest ważne? Bo myślę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo gadżety erotyczne mogą urozmaicić nasze życie seksualne. Ja w ogóle się bardzo dziwię, bo ja też żyję trochę w takiej bańce. Przez to GWP jakby kontaktuję się z osobami, które są na ten temat otwarte, same korzystają, ale moje koleżanki w większości nigdy nie miały wibratorów. Jakby od najmłodszych lat się tym interesuję i jakby od kiedy kupiłam swój pierwszy wibrator, to już nigdy nie przestałam z nich korzystać. Jakby przestałam używać ręki do masturbacji, powiedzmy sobie wprost. Tutaj możemy mówić wprost. No tak, przestałam korzystać z ręki i uważam, że każdy gadżet daje trochę inne doznania. Natomiast bardzo często spotkam się z taką opinią, jak nie ma to jak ręka. I to jest słyszane od osób, które nigdy z gadżetu nie korzystały. I nie mówię tu tylko o kobietach, ale również o mężczyznach, bo oni też mogą sobie znaleźć, w sensie, no powiedzmy, o osobach z penisem, które również mogą dla siebie znaleźć gadżet. To nie jest tak. Jakby osoby z cipką mają większy wybór, tak mi się wydaje. Coraz więcej się pojawia właśnie takich gadżetów. Ale tak, ale nie ma to jak ręka, to słyszałam od różnych osób. Kobiety, mężczyźni i najczęściej właśnie ci, którzy nigdy nie korzystali. I ja wtedy mówię, no naprawdę nie wiesz, co tracisz, bo jak znajdziesz odpowiedni gadżet, to, no to on może zaskoczyć, bo ja uważam, że ten orgazm jest trochę inny. Zawsze. Że no, inny orgazm da mi Lelosona, inny da mi ten króliczek, a jeszcze inny da mi to szklane dildo. I jakby nie można też myśleć o tym, że to jest jakiś rywal w łóżku, bo to się też właśnie też pojawia ze strony mężczyzn, którzy uważają, że oni dadzą swojej kobiecie orgazm najlepszy i że nie masz opcji, żeby wprowadzić jakiś tam jakąś zabawkę, jakiś wibrator, bo przecież on nie zrobi lepiej. Ale to nie chodzi o rywalizację, tylko o to, żeby się wspólnie tym bawić. I faktycznie, jeżeli się do tego przekonują, to później się okazuje, że jest super i że jest jakieś zaskoczenie, no bo też to jest jakiś powiew świeżości w łóżku. No. Jakby powiedzmy też, że gadżety nie tylko służą nam do masturbacji solo, ale świetnie się sprawdzają w seksie partnerskim. Jasne, i że to jest też mylne takie wyobrażenie tego, że skoro jestem, nie wiem, w relacji, to ja w zasadzie nie potrzebuję już gadżetu, tak? No bo zarówno w tej relacji również można mieć seks solo, ale można też ten gadżet, tak jak mówisz, wykorzystać w kontakcie z partnerem czy partnerką. Dokładnie. I na przykład jeżeli chodzi o szklany dildo, to ja nie korzystam z niego solo. Nigdy. Okej, czyli że świetnie też się sprawdza do, no właśnie, tak, do seksu partnerskiego. Tak, właśnie uważam, że to jest najlepszy gadżet do seksu partnerskiego, szczerze mówiąc. No, dlatego znalazł się, rozumiem, w top 3, tak? Top i nawet 3, na tak. pierwszym miejscu trochę. Trochę tak. Okej. Paulina, to powiedz, gdzie można Cię znaleźć i jakie też działania planujesz w związku z rozwijaniem swojej działalności, bo wspomniałaś też o tym, że wróciłaś na YouTube. Powiedz słuchaczom, gdzie mogą Cię znaleźć. No to tak, przede wszystkim można mnie znaleźć na Instagramie i tam chyba działam najaktywniej w tej chwili. Tam też ta społeczność GWP jest największa i tam też staram się pokazywać, że to Girls Watch Porn to jest trochę moja marka osobista, bo przez jakiś czas jakby w ogóle się tam nie pojawiałam, ale teraz widzę, że jednak lepiej, jeżeli ludzie widzą, że ktoś za tym stoi i kto to jest, więc na Instagramie często się pojawiam, czasami się nagrywam, czasami też tam wrzucam jakiś komentarz na temat gadżetów, które testuję. Poza tym można czytać moje recenzje na naszej stronie internetowej, czyli girlswatchporn.pl. I tak, i chciałabym wrócić na YouTube. Już coś tam nagrałam, kolejne filmy czekają. U mnie to jest trochę taka walka cały czas właśnie między tą częścią ideologiczną marki, a tą biznesową i produkcyjną, bo ja wszystkim się zajmuję sama.
i czasami mi brakuje po prostu czasu. Natomiast na maksa zależy mi na tym, żeby właśnie ta część ideologiczna też była bardzo mocna i żeby dawała jakąś wartość. Nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby skupić się tylko na sprzedaży i tylko podejść do tego tak zimno, czysto biznesowo. Dlatego tak, cały czas gdzieś ten pomysł o tym YouTubie jest w głowie i nawet no, są już nagrania, więc może nie chcę zapraszać i za wcześnie zapraszać na ten YouTube, ale on jest i można subskrybować i na pewno w ogóle na dniach się też coś pojawi, bo ostatnio też z dziewczynami z Lulaping nagrałyśmy dwa wideo o pierwszych gadżetach erotycznych, co wybrać, też nasze wspomnienia, więc te filmy się niedługo ukażą i mam nadzieję również kolejne z recenzjami. Także tam można mnie znaleźć. Poza tym mam jeszcze grupę na Facebooku, chociaż tam właśnie adminką jest Kitty Tees i ona jakby bardziej tam działa niż ja. Ja się pojawiam tylko czasami z jakimś pytaniem albo właśnie, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie na grupie. Natomiast grupa na pewno należy bardziej do Kitty. Okej, czyli tam na tych różnych platformach można Cię znaleźć. Polina, zawsze o to proszę moich gości na sam koniec. Gdybyś miała coś przekazać tym osobom, które będą nas słuchały, coś, co być może jest dla Ciebie ważne w kontekście tego, o czym rozmawiamy, ale też w ogóle, czego nauczyłaś się poprzez właśnie swoją pracę zawodową, czy też jakieś doświadczenia prywatne, coś, co chciałabyś, żeby te osoby właśnie zapamiętały też z tej rozmowy, to co by to było? Jakąś taką jedną rzecz. Ja myślę, że najważniejsze to, żebyśmy nie wstydzili się swojej seksualności i nie wstydzili się pytać oraz rozmawiać. Rozmawiać ze znajomymi o tym, ze swoimi partnerami, partnerkami i żebyśmy nie bali się też eksperymentować, żebyśmy umieli... Chciałabym, żebyśmy nie wstydzili się odpowiadać na pragnienia naszego ciała, nie wstydzili się naszej seksualności i nie myśleli, że coś jest z nami nie tak. A jeżeli uważamy, że coś jest z nami nie tak, to może warto porozmawiać z kimś, kto się lepiej na tym zna, ze specjalistą, który wytłumaczy nam, czy to jest okej. Okay. Jasne, czy to jest coś, czym w ogóle powinniśmy się martwić, czy nie? Bo też często jest tak, że mamy takie poczucie, że coś jest z nami nie tak, że coś jest nienormalne, a później się okazuje, że mnóstwo ludzi tak ma, tak? I że to wcale nie oznacza, że potrzebujemy na przykład jakiejś pomocy, więc ja się zdecydowanie zgadzam z tym. I jeżeli chodzi o porno, to też bardzo często dostaję takie wiadomości od młodych dziewczyn, że dzięki wam wiem, że ze mną jest wszystko okej. Okay. Także tak, chyba to bym powiedziała, żebyśmy się nie wstydzili swojej seksualności. I nie bali jej. No właśnie. Może. I nie bali się może. Aha. Bo może czasami to jest bardziej strach niż wstyd. Mhm. Albo jedno i drugie. Albo jedno i drugie. No właśnie. Okej, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać, Po pierwsze, cieszę się, że no właśnie tak otwarcie udało nam się porozmawiać na niektóre tematy i że ja też zawsze zachęcam do tego i uważam, że w tych rozmowach na temat seksualności tak naprawdę jest duża siła, bez względu na to właśnie z kim rozmawiamy, ale im częściej udaje nam się bardziej otwarcie rozmawiać, tym łatwiej jest nam też ją akceptować. I też poznawać doświadczenia innych ludzi i uczyć się też od nich i próbować nowych rzeczy. I ja zawsze będę wspierać osoby i podziwiać takie, które właśnie w internecie, czy tak jak ty, gdzieś stoją za tą ideą i zachęcają do tego takiej otwartej seksualności i dbania o te swoje potrzeby. Więc bardzo, bardzo dziękuję, że się zgodziłaś na tę rozmowę. Ja również dziękuję i jeżeli chodzi o rozmowy o seksie, to zawsze bardzo chętnie porozmawiam. Cieszę się bardzo. No i zapraszamy wszystkich do śledzenia Twoich działań. Ja trzymam kciuki za tego YouTube'a, przyznam szczerze. Bez presji, bez presji. Bo ja bym bardzo chciała tak naprawdę. Uważam, że tego brakuje na polskim YouTube'ie, jeszcze tak dodam, bo na zagranicznych kanałach już jest tego bardzo dużo i to jest bardzo popularne, jeżeli chodzi o recenzje wideo. Tak, zdecydowanie. To trzymam kciuki i dziękuję Ci jeszcze raz. I ja do zobaczenia. Dziękuję.
Do zobaczenia. Cześć.